wiem, że frekwencja dosyć jest taka chyba niemała, jak to widać. No i dużo mieszkańców no, nie są obojętni do wyborów samorządowych. Tak, dzisiaj przyjechaliśmy z Wilna, aby specjalnie przegłosować. Tak więc na tle ogólnej apatii Wileńszczyzna idzie na wybory, jak Bóg przykazał, zwykle przed lub po nabożeństwie i w zasadzie bez większych dylematów. Każdy już wie, co wybiera. Za kogo stale głosuję, za tego i teraz głosowałam. No, zawsze mam nadzieję. Bardzo podoba się tam nasz Sieniu, u nas on taki, o, u nas tam daleko żyjemy, na wsi żyjemy, i drogi, wszędzie, wszystko wyczyszczone, wszystko, i dzieci tych do szkoły. Nie to, że ranie było tak, no dawno już tam, a teraz drogi wyczyszczone, wszystko, i dzieci autobus chodzi do szkoły. Jedni są za tym, by wszystko było jak jest, bo zawsze może być gorzej, inni uważają, że gorzej być już nie może i żądają zmian. Jakich zmian? Lepszego życia? Lepszego życia? Pracy, żeby było dzieciom, wnukom. O takiego życia chcemy. Nic nie zmieni się, nic. A co Panim zdaniem trzeba byłoby zmienić? Wszystko trzeba zmienić. Wszystko trzeba zmienić, tak. Zresztą myślę, że trzeba to keisti mūsų valdžią, kadangi jau tie patys asmenys metai iš metų, o pokyčių tam tikrų nebuvo matoma. Что ж можно людям быть? Ничего не может быть людям. А только голосуем, что надо голосовать. А что належало бы изменить? Праве всё. Например? Например, спрятание улиц зимой и летом. Ну, какой-то, я не знаю, порядок, чтобы был. Каждая вёска по целой гмине нашей обещает, что дороги построим, всюду асфальты, всё сделают. Ну, скот он не возьмет пенензы тыля сделать. Як так обещать? Ну, уж же та светло, так может лежит. Мне же бы хата поремонтовали, то было бы очень хорошо. В этом году до боя рушили также кандидаты независимые. Может, они бы могли какую-нибудь одну другую халупу выремонтовать в рамках кампании выборчей? За дуже. Тих всіх партій є за дуже, збит навіть. Bo no jakoś to przeszkadza, bo to jest po prostu przeszkadzającym takim odcinkiem tego wszystkiego, bo jest za dużo i człowiek czasami szuka znajomego nazwiska i tak dalej. Nie, może ty zmienili kandydatów, no to niczego, bijutce, dobiwają się te że kandydaty сюда. Od karmuszki nie odgonisz ich. Wyborom na Wileńszczyźnie przyglądają się także obserwatorzy z Polski. Skoro Maciej wciąż nie znajduje możliwości konkretnie wesprzeć rodaków na Litwie w walce o ich prawa, przynajmniej pilnuje, by na wyborach nie było krzywdy. Dużo jest nieporejestrowanych ludzi. Komisja okręgowa chyba nie porejestrowała ludzi i to ludzie czekają na to i nie ma ich w spisie. Nie ma ich zarejestrowanej. Zaskoczyła nas frekwencja o tej porze. Pewnie jeszcze po sumie czy po mszy świętej będzie jeszcze więcej osób. Ale też to, że właśnie mało osób jest przy tej rejestracji. Przy rejestracji. To faktycznie trochę utrudnia, bo ludzie muszą dłużej czekać. Też ta średnia wieku jest zawyżona troszeczkę, że ci starsi zdyscyplinowani są, bo młodzież chyba później przyjdzie. Bo jeszcze pośpi troszeczkę i później chyba dojdzie. Zawyżona średnia wieku wyborców na Litwie ma jednak inne uzasadnienie. Wszystka młodzież wyjeżdża za granicę. Kto będzie pracować i nam pensję płacić? No tym, które starzeją. I mój wnuk, i wnuczka pożenili się i pojechali do Londynu. I tu koło się zamyka. Ludzie nie idą na wybory, bo już nie wierzą, że w ten sposób cokolwiek zmienią, to też nic się nie zmienia. A co nam zmienią? Nam nic nie zmienią. Nam nie zmienią. Już, wie pani, ciężko zmienić. Obiecuję, tyle obiecuję. No, jeśli ja będę żyć, to ja zobaczę, czy to wypełnię. Urodziłem się już w okupacji, przy Hitlerze. Potem wyzwolenie przeżyłem, tak zwane wyzwolenie sowieckie. Było złodziei, no takich złodziei jak teraz nie ma i ja nie widziałem jeszcze. Gana jau prisigyvenom prie tos valdžios va šitai.